Witajcie drodzy kochani, ja bym chciał wam dzisiaj powiedzieć o właściwościach kaktusa. Kaktus, jakikolwiek kaktus, który ma właśnie igiełki, powoduje w naszym mieszkaniu jonizację ujemną, czyli jonizację, która jest pozytywna dla naszego zdrowia. Także polecam wszystkim osobom zainteresowanym zaopatrzenie się w kaktus. Kaktusy mogą być to kaktusy o mniejszych igiełkach, większych igiełkach. Ważne, żeby mieć kaktusy w domu. Można tych kaktusów mieć tak naprawdę kilkanaście. Już o wiele lepiej mieć w domu kaktusy jak filodendrony. Ponieważ filodendrony biorą, pobierają nam, jak to się można powiedzieć, powietrze. Oni w zamian oddają CO2. Te filodendrony, które się pną, te filodendrony o takich dużych, szerokich liściach, właśnie to właśnie są rośliny, które pobierają tlen z naszego otoczenia. Dlatego nie czujemy się zbyt dobrze, nie czujemy się zbyt komfortowo w naszym mieszkaniu. Ja dodam, że pewna znajoma, też kołczerka, też uważa się za bardzo osobę, znawcę wszelkich tematów i ma obok siebie przy nagrywaniu swoich YouTube'ów właśnie piękny filodendron o pięknych, dużych liściach. Dodam, że filodendron ma bardzo szkodliwe promieniowanie i bardzo źle oddziaływuje na głowę, przede wszystkim na system oddechowy, na płuca. To jest właśnie działanie szkodliwe filodendrona, ponieważ on ma bardzo negatywne promieniowanie. Jak również Diefenbachia. Diefenbachia również jest bardzo szkodliwą rośliną. Już nie chcę mówić, jakie związki zawiera. Dodam tylko, że z jej soków są robione trutki na myszy i na szczury. To już możecie sobie wyobrazić, jaka po prostu jest ta roślina i jakie po prostu ma złe oddziaływanie. Także tylko, drodzy kochani, albo kaktusy, albo paprotka do waszego pokoju, ale na pewno nie Diefenbachia, na pewno nie filodendrony. Możecie, jeżeli chcecie, zasadzić sobie bazylię, która jest rośliną bardzo pozytywną i możecie również mieć ją na swoim balkonie lub w swoim pokoju. To właśnie są rośliny, które są pozytywnie wpływają na nasze samopoczucie. A przede wszystkim kaktusy, ponieważ kaktusy z tych igiełek jonizują powietrze w naszym pokoju. Powodują, że jonizacja jest ujemna. Oczywiście, jeżeli jest jonizacja ujemna, czujemy się uspokojeni, czujemy się komfortowo, czujemy się bardzo dobrze. Jeżeli jest ta jonizacja plusowa, czyli obiekty elektroniczne, telewizja, komputery, pulpity elektroniczne, no to wówczas będzie jonizacja plusowa, dzięki której będziemy się czuli niezbyt komfortowo. To właśnie, drodzy, chciałbym wam przekazać. Zobaczcie się w kaktusy, miejcie ich jak najwięcej w swoim domu. Samopoczucie wasze na pewno się poprawi. Jeżeli chcecie w jakimś mieszkaniu, żeby ktoś był zdrowy, żeby nie chorował, to tym więcej kaktusów, tym więcej możecie kupić również rozmaryn. Rozmaryn również jest rośliną, która się rośnie. Są to duże krzaki, rosną w dosyć szybkim tempie. Rozmaryn również jest rośliną promieniującą na plus 30 promieniowania pozytywnego. Także polecam wam te rośliny, na pewno wam nic złego nie zrobią, bo to są rośliny, które wydają jony ujemne, które są tak naprawdę nam potrzebne do prawidłowego funkcjonowania. To było na tyle, drodzy kochani. Jeszcze wam polecam na marginesie nasze aronity, na marginesie na linku pod YouTube'em możecie znaleźć nasze aukcje. Dziękuję państwu za uwagę i do widzenia.